W dzisiejszym serwisie. Złożenie hołdu bohaterom Katynia w Zespole Szkół imienia Bohaterów Września 1939 roku w Iławie. Pożegnanie maturzystów Anno Domini 2015. 20. Kolarskie Kryterium Uliczne imienia Edmunda Groszkowskiego w Lubawie. Matura 2015. Dnia 12 kwietnia, złożeniem kwiatów i zapaleniem światła pamięci, uczniowie klas pierwszych uczcili pamięć bohaterom Katynia. Przed dębem katyńskim i pamiątkową tablicą majora Izydora Koronowicza. ...związane 75. rocznicę zbrodni katyńskiej. 5 marca 1940 roku szef NKWD skierował notkę do Stalina, gdzie opisał polskich jeńców jako nierokujących poprawy wrogów radzieckich i stwierdził, że uzasadnionym jest ich rozstrzelanie. 11 kwietnia 1943 roku Niemcy odkryli masowe groby w lesie katyńskim. Wydobyto ponad 4 tysiące ciał, z których prawie 3 tysiące zostało zidentyfikowanych. 13 kwietnia 1943 roku Niemcy ogłosili tę informację w Radiu Berlin. Zbrodnią obarczyli w stronę radziecką. 17 kwietnia Niemcy obarczeni winą za śmierć żołnierzy polskich, chcąc oczyścić się z zarzutów, zapraszają do współpracy Międzynarodowy Czerwony Krzyż. Mniej więcej w tym samym czasie polski rząd na uchodźstwie złożył wniosek do Międzynarodowego Czerwonego Krzyża o przeprowadzenie ekshumacji. 23 kwietnia III Rzesza zakłada własną Międzynarodową Komisję Lekarską, w skład której wchodzi 12 członków podlegających władzy Hitlera oraz jeden niezależny lekarz ze Szwajcarii. 25 kwietnia Stalin zerwał systemy dyplomatyczne z Polską pod pretekstem współpracy rządu polskiego z Niemcami i próby zrzucenia winy ze zbrodni w obozach niemieckich na NSDR. W chwili, w której Niemcy ogłosili, że Związek Radziecki jest odpowiedzialny za ludobójstwo, rozpoczął się okres fałszowania i zatajania jakichkolwiek informacji na temat obozów niemieckich, w których przebywali Polacy. Teraz proszę o wystąpienie delegacji i złożenie kwiatów i zapalnego znicza pod obeliskiem poświęconym panu majorowi Izydorowi Koronowiczu. Całej baczność! Nadeszła właśnie chwila, kiedy przyszło nam się pożegnać. Dla nas absolwentów jest to moment szczególny, bo kiedy w nowym roku szkolnym zadzwoni pierwszy dzwonek, nas już tutaj nie będzie. Maturzyści z Budowlanki dnia 24 kwietnia pożegnali swoich nauczycieli, kolegów i szkołę. Po 3 lub 4 latach nauki, podczas uroczystego apelu, dyrektor szkoły pani Elżbieta Gościńska wręczyła najwybitniejszym uczniom pamiątkowe statuetki, kaganki oświaty, w dowód uznania ich pracy i sukcesów. Wychowawcy klas, żegnając swoich uczniów, wręczali nagrody książkowe i dyplomy. Nienadługo pożegnali się absolwenci ze szkołą, bo już po tygodniu, 5 maja, wrócili do swojej alma mater, by podejść do egzaminu dojrzałości. Tradycyjnie 3 maja na ulicach Lubawy zostało rozegrane 20. Kolarskie Kryterium Uliczne. Wyścig był trzecią eliminacją Mistrzostw Polski Kobiet. Wygrała Małgorzata Wojtyra, reprezentująca Bogoszczecin przed zawodniczkami LKS w Zierżoniów, Łucją Pietrzak i Moniką Kopińską.
W elicie mężczyzn i masters ścigało się tylko 5 zawodników. Na zawodach pojawiła się Anna Charkowska, 3-krotna medalistka paraolimpijska z Londynu 2012 roku. Ktoś musi być ostatni. I już mamy tutaj zawodniczkę z numerem 19, to jest Lucja Pilsak. A Elka jest Adolfat w Dzierżoniu. Jest to zawodnik z numerem 105, za nim jest zawodnik z numerem 104. Taka była kolejność na tym dzisiejszym naszym kryterium. Tam zdecydowanie odjechała jakaś grupka kolarzy. Daniel Śliwka, Toruński Klub Kolarski Pacyfik, a nasz Śliwka jest znowu na pierwszym miejscu. No tutaj są zawodniczki, które jest już na mecie. Marta Jastrzyńska, zwycięzcy dzisiejszego kryterium. Wielkie brawa dla tej zawodniczki, ponieważ w zasłużonym stylu, pięknym stylu pokonała całą plejadę kolejną. Piątego maja o godzinie 9 rozpoczął się egzamin maturalny z języka polskiego. Przed wejściem na salę egzaminacyjną uczniowie mieli nietęgie miny, obawiając się trudnych pytań i podchwytliwych tematów wypracowań. Jednak kiedy wychodzili z matury, na ich twarzach gościł uśmiech. Spodziewali się lalki i trzeciej części dziadów. I takie tematy pojawiły się w arkuszu maturalnym. Chociaż niektóre pytania wydawały się trochę podchwytliwe. Na przykład samo to, że było zadanie ze streszczeniem z określoną liczbą słów. Nie wiadomo było, czy można trochę przekroczyć, czy nie można. Ale tak jak obstawialiśmy, lalka była na rozprawce. To nas może nie zupełnie ucieszyło, ale nie było chyba aż tak ciężko. Myślałam, że... Matura była na pewno inna niż wszystkie. Dobrze, że była lepsza, gdyż to zmusi uczniów do czytania i będzie takim potwierdzeniem, że dzisiaj lektury z gwiazdką bywają na maturze, trzeba je znać. Mam nadzieję, że znaliśmy dobrze maturę, bo właśnie pani polonistka, która mnie uczyła, bardzo dobrze nas do tej matury przygotowała, robiła wszystko, żebyśmy jak najlepiej mieli zapiać w klucze. Także dziękujemy za to. Jedenastego maja 70% szczęśliwców przystąpiło do matur. Co trzeci kończący szkołę średnią uczeń ze względu na strajki nauczycieli nie mógł w terminie zdawać egzaminu dojrzałości. Nasi starsi koledzy mieli to szczęście, że nauczyciele naszej szkoły nie strajkowali. Do egzaminu przystąpiło 71 maturzystów, w tym 3 z poprzedniego roku. Tylko jeden z uprawnionych zrezygnował z podejścia.